Kochani przyjaciele, mam na imię Nina Księżopolska i stoję tutaj bez wstydu przed wami, ponieważ nie wstydzę się Jezusa. Wiecie, usłyszałam, że nie będą zawstydzeni ci, którzy zaufali Panu. Kiedyś żyłam we wstydzie, a bałam się, że strzelę jakiś obciach po prostu. Jak byłam mniejsza, to było naturalne, prawda? Jak się jest dzieckiem, chce się być w popularnej grupie, pokazywać się z popularnymi ludźmi. Po prostu chcesz być lubiany, nie? Prawda? No i tak właśnie jest. Ale później, gdy weszłam w dorosłość, nadal tak żyłam. Nadal chciałam być popularna. Nadal chciałam się pokazywać z tymi, którzy są lubiani, a nie chciałam się pokazywać z tymi, którzy są dziwolami. Tak naprawdę ukrywałam swoje prawdziwe ja, żeby tylko nie zostać zawstydzoną. I do tego stopnia, że na przykład jak wyszłam za mąż i byłam w jakimś środowisku, w jakiejś firmie pracowałam, wydawało mi się, że mój mąż nie pasuje do tego towarzystwa. Wstydziłam się z nim pójść na imprezę, gdzie byli ludzie, którzy byli z tej firmy. Wiecie, chciałam być popularna, chciałam zakryć swój wstyd i nie mieć obciachu. I wiecie, w pewnym momencie poznałam Boga. Poznałam Boga. Pomyślcie sobie o Stwórcy, który stworzył ten świat. W ogóle jest inny niż wszystko inne. I On w pewnym momencie nie zawstydził się Ciebie. Nie zawstydził się Ciebie i stanął na równi z Tobą. Po prostu stanął w ciele na równi z Tobą. Tylko Ty wiesz tak naprawdę, co przykrywasz maskami. Jak jesteś w domu, to wiesz, czego Ci brakuje. Wiesz, czego Ci brakuje. Wiesz, gdzie są te pustki w Tobie. Wiesz, gdzie po prostu jesteś obciachowy, tak? Ty znasz obciach w swoim życiu. Ale ukrywasz go przed innymi. I wiecie, Jezus, Bóg w ciele, stanął na równi z Tobą. Nie wstydził się Ciebie. Nie wstydził się Ciebie więcej. On wziął cały Twój obciach na krzyż. On wziął wszystkie Twoje jazdy w głowie, Twoje myśli, Twoje pragnienia chore. On wziął każdy grzech. On wziął postawę Twojego serca, którą tylko Ty znasz tak naprawdę, i wziął całą konsekwencję grzechu na krzyż, na swoje ciało, przyjął każdy przejaw śmierci. Wiecie, On tam wziął każdy wstyd w ogóle. On był tam rozebrany zupełnie, nie miał żadnej szmaty, nie miał żadnej szmaty na sobie. Pomyśl sobie, że masz dużego siniaka, tak? I idziesz na plażę i jak bardzo wstydliwie zakrywasz to miejsce, żeby inni się nie oglądali, a On tam był w ogóle rozłożony, tak? Kompletnie. Izajasz, który prorokował o Nim setki lat wcześniej, mówił, że był tak zniekształcony, on był ochłapem, na który nie dało się patrzeć. Nie dało się patrzeć. On to wziął na siebie. I teraz pytanie jest takie, czy Ty nie zawstydzisz się Jezusa? Bo On wziął, to zrobił dla Ciebie. On zrobił to dla Ciebie. Wziął każdy Twój ukrywany skrzętnie przed innymi grzech. Wziął to wszystko. Nie zawstydził się stanąć z Tobą na równi i przyjąć to wszystko na siebie, żebyś Ty mógł żyć bez wstydu. Ja dzisiaj nie wstydzę się Jezusa, ponieważ On się nie zawstydził mnie. Ja wiem, jaki obciach ja przynosiłam Bogu. Wiecie, jak ktoś z Was jest tutaj rodzicem, to wie, że czasami są takie chwile w życiu rodzica, kiedy dziecku na przykład wymknie się wyraz, nie taki jak trzeba. Chciałbyś się wtedy schować w ogóle gdzieś głęboko i się nie przyznać do swojego dziecka. Ale wiecie, Bóg przyznał się do nas. Bóg przyznał się do nas. I Ty możesz się przyznać dzisiaj do Niego. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli to cokolwiek Cię porusza, po prostu przyjdź do Niego, do tego, który się nie zawstydził Ciebie. A On zabierze wszystko, co jest wstydliwe w Twoim życiu. Amen.